Kiedy czytałem Pismo Święte, przeczytałem taki tekst, gdzie Jezus mówi tak: kto by zgorszył jednego z tych maluszkich, którzy wierzą we mnie, lepiej by było dla niego, gdyby mu wiązali kamień młyński u szyi i wrzucili go do wody. I wiesz, czytałem to wiele lat. Od wielu lat to czytam. Ale teraz sobie podkreśliłem takie sformułowanie: lepiej by było. I zadałem Bogu pytanie, jak to lepiej? Powiedziałeś, że lepiej by było, gdyby go utopili? Ale zacząłem czytać dalszą część tego. I tam jest: jeśli cię gorszy twoja noga, utnij, twoja ręka, utnij. Jeśli cię gorszy oko, wyłup. I uświadomiłem sobie bardzo prostą rzecz, że to jest, że ten, kto gorszył tych maluczkich, to jest wierzący człowiek. Bo zgorszyć cię nie może nikt, jak tylko twój brat w Chrystusie. Nikt cię nie może zgorszyć, bo zgorszyć, czyli wywołać skandal w czyimś życiu, można tylko wtedy, jeśli jest się dla kogoś realnym autorytetem. Bo wtedy mu się pokazuje błędną drogę. I on bierze z ciebie przykład. Ten maluczki to ten, który bierze z ciebie przykład i idzie za tobą. I ten tekst mówi: już jesteś zbawiony. Ale jeżeli masz niewyregulowane drogi życiowe, to lepiej, żebyś umarł i przyszedł tu do mnie. Lepiej przyjdź tu do mnie, bo naodpieprzasz takich rzeczy w życiu, że się w pale nie mieści. I tyle ludzi zostanie skrzywdzonych przez ciebie. I wiesz, czytałem to, mówię: Boże, wiesz, to też świadczy o tym, jakie on ma podejście do śmierci. Po pierwsze, jako nowonarodzeni z Bożego Ducha ludzie, my idziemy do nieba. Jezus mówi: to niech cię utopią. To nie jest problem. Lepiej, żeby cię utopili, moje dziecko, niż masz wykrzywić moje drogi tu na ziemi. Powiem wam, że taka bojaźń mnie przeniknęła. Rozumiesz? A to jest bardzo ważne. Módl się dziś, powiedz: Boże, ja nie chcę wykrzywić żadnej drogi Twojej. Ja nie wykrzywię tej drogi. I ja nie pociągnę w krzywiznę, rozumiesz, żadnego człowieka. Żadnego człowieka. Rozumiesz? Dzisiaj tutaj umieściłem w internecie taki tekst pewnego filozofa. I on mówi: fakt jest zawsze nagi, bez względu na to, jak go ubierze lokalna moda. Nagi. Chciej tego. Masz do tego dostęp. Ja mam do tego dostęp. Ja nie chcę wywołać w życiu kogokolwiek, jakiegokolwiek skandalu. I mam bojaźń Bożą w tym temacie. I jestem w tym bardzo luźny. Rozumiesz? I chciej właśnie tak się rozwijać. I tak uwielbiać dziś Boga, żeby drogi Twoje były sukcesem dla Ciebie i dla innych ludzi, którzy pójdą za Tobą. Będą patrzeć na Ciebie, a patrzą na Ciebie oczy wielu ludzi. Patrzą na Ciebie oczy wielu ludzi. Ludzi z Kościoła i ludzi ze świata. Ludzie z Kościoła szukają w Tobie wzorca, chociaż mogą krzyczeć, ale szukają wzorca, bo jesteś ruchem apostolskim. Ludzie ze świata nawet nie wiedzą, ale szukają w Tobie Chrystusa. Powiedz: Boże mój, moje drogi będą proste. Moje drogi będą pewne. Moje drogi będą zawsze takie, aby ktokolwiek będzie brał ze mnie przykład, nie zbłądzi. Uwielbiam Cię, Święty Duchu, za to. Uwielbiam Cię, Królu. Wielki i potężny Boże, rozpoznaję ten czas. Rozumiem ten czas. Halleluja! Powiedz: chcę jeszcze więcej pewności siebie. Hako toko rolo rola rapa. Hako lebrida de Jesus.
Jezus! Już nadchodzi dzień. Nie porzuca cię, wraca Jezus Pan. Żyje jak rakieta, jestem wiele wart. Wiemy to, Święty Duchu. Robię to co dnia. Z ziemi tej nie jestem już niebodomem. Jezus Chrystus Panem burz. Holy glory, Lary Padre. Czerń i biel, życie na półśrodkach nie obchodzi mnie. Wiarą mą rozbijam mrok i podążam w przód. Już za chwilę zrobię skok do niebiańskich wrót. Ojcze nasz, wywyższamy Ciebie. Yeah. Już nadchodzi dzień. Wraca Jezus Pan. Niebo rzuca cień. Wraca Jezus Pan. Płynie święta krew. Wielki z Judy lew. Wielki z Judy lew. Wraca Jezus Pan. Żyje jak rakieta. Żyje jak rakieta. Jestem wiele wart. Uwielbiamy Ciebie. Mówią mostów nie pal. Robię to co dnia. Z ziemi tej nie jestem już niebodomem tym. Wywyższamy Ciebie, Jezusie, sprawcą i dokończycielu naszej wiary. Podnieś swoje ręce, mocny akcent, poprosimy szofar.
tylko na chwilę. Hallelujah! Krzyczę większy kontrast.
względnie królestwo. Wszystko będzie wyglądać inaczej. Nie zapominaj o swoim miejscu. Ura mama masyla roba, jeka raba, luru buru syka la raba. Ura basaka la raba, jeka ta la raba sante le rene mese. Ura lama sante le rene basa, oro bo soko loro basa. Eta la raba sante le rene mese, oro bo soko loro roma sante le rene mese. Ona makata la rana masa, oro bo soko loro roma sa. My mówimy triumf nad ciałem, triumf nad ciałem, triumf nad ciałem, triumf nad emocjami, triumf nad ciałem. Hele rebo. Shakata ramasakata, urabasakata rabasa. Triumf nad ciałem, triumf nad ciałem, triumf nad emocjami. Rabasa katara la rabase kata, o derebe shaka la rabasa antelerebese, o tokoro loro basaka la rabasa, e rabasa to loro robosso, e namakata la rabasa antelerebese che lerebese. Diabeł chce, żebyś się zniechęcał. Chce, żebyś się zniechęcał i cofał. Już nadchodzi dzień, wraca Jezus Pan. Zadziałaj odwrotnie, uwielbiaj. Nie porzuca cień, wraca Jezus Pan. Płynie święta krew. Ciało to sługa. Eko to kororora lera perlas. Wielki zdrój pridredy Jesus. Wraca Jezus Pan. Uwielbiamy Cię za moc, którą nam dałeś, za miejsce, które nam dałeś, za nasze dziedzictwo, za autorytet. Ojcze, my uwielbiamy Ciebie. My dziękujemy Tobie za Jezusa. My dziękujemy Tobie, że grób jest pusty, że dana nam jest wszelka władza i moc. Uwielbiamy Cię. Chcesz triumfować nad swoim ciałem, to zmuś go do ruchu, zmuś go do ruchu, zmuś go do ruchu. Biegnij, biegajcie, biegajcie, zmuś swoje ciało, to jest duchowe, do tego niepotrzebna jest muzyka. O la rama mama mama seka la rama sa, e ke tele raba sa, ziemia zawsze ciąży, niebo jest lekkie. O raba saka la raba sa, triumf nad ciałem, triumf nad ciałem, triumf nad ciałem. Szokotolo roma sa, o raba saka la raba sa, o raba saka la raba sa. Diabeł chce, żebyś chodził w emocjach i żeby byś co niedziela startował z tego samego miejsca niemocy, z tego samego miejsca niemocy, ale dana nam jest wszelka władza i moc, przede Alleluja. Wszystkim, aby brać autorytet nad swoim ciałem. Alleluja. Ojcze, my uwielbiamy Ciebie, my dziękujemy Tobie, że my jesteśmy zdolni, że jesteśmy zdolni, że mamy ten przywilej, łaskę i moc do tego, aby triumfować nad własnym ciałem.
O karala rabasa kelere bese. O karala rabasa toloro bosa. Ela rabasa antelere nemese. O namakala rabasa antelere nemese. O rabasa kala rabasa koloro boso. E kata rabasa telere bese. O rabasa kala rabasa. To ty porusz niebo. O rababasa kala rabasa. O rebese kelere bese kelere bese. Zakręć się przed ojcem. Jak dziecko. Zwróć na siebie uwagę. Hapaka rele ketere lera la la price. Halleluja. Wywyższamy ciebie, ojcze. Jak dziecko. Ty poruszasz Boga. Nie czekaj, aż On cię będzie poruszał. Naucz się tego. A potem kontynuuj w modlitwie. To Bóg. Ty go porusz. Halleluja. Szepa lara 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 lara. Kobieta adoruje mężczyznę. Oto czas nowej rzeczy. Prorokował o Kościele. Halleluja. Mawa katera, lera, lera, padre. Taki czas, taka koniunkcja duchowa. Poruszaj niebo. Ty jesteś motorem. Uwielbiamy Ciebie, Święty Duchu. Szeparala da saketerele de Sinela asza Glory lene me aseko Heya Nori breathe nai Heya Zmartwychwstał wielki Bóg i żyje we mnie dziś. A na moim ciele Jahwe będę czcił. Opuszczony i wzgardzony był mąż boleści doświadczony. Nasze choroby wziął, nasze cierpienia wziął. Starty za występki nasze był. W drodze na krzyż nie otworzył. Pokorze znosił to, za winę wszystkich nas podniósł. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zszedł. Lecz on został dotknięty karą. Winę wszystkich nas, wszyscy jak owce błądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zszedł, lecz on został dotknięty karą. Za winę wszystkich nas, Jezus, Jezus poniósł za nas śmierć. Jezus poniósł za nas śmierć. Jezus poniósł za nas śmierć. Kto uwierzy, wieści naszej dziś? Ramię Pana objawi się. Prorocze pokolenie. Zmartwychwstał wielki Bóg i żyje we mnie dziś. W moim ciele jak we głos narodu. Opuszczony i zgardzony był. Nasze choroby niósł, nasze cierpienia wziął. Starty za występki nasze był. W drodze na krzyż nie otworzył ust. W jego ranach uleczenie jest. Znęcano nad nim się, pokorze znosił to. Za winę wszystkich nas poniósł śmierć. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zszedł. Lecz on został dotknięty karą. Wywyższamy cię. Za winę wszystkich.
wszyscy jak owce, wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę szedł, lecz on został dotknięty karą za winę wszystkich nas. Jezus podniósł za nas śmierć. Poniosłeś za nas śmierć. O, uwierz wieści nasze i dziś proklamujemy to. Ramię Pana objawi się. Zmartwychwstał wielki Bóg i żyje we mnie dziś. W moim ciele jak we będę czcił. Opuszczony i wzgardzony był. Nasze choroby niósł, nasze cierpienia wziął. Starty za występki na drodze na krzyż, w drodze na krzyż. Szczyli klory, prejde, ne klery, remani lary, lery, klery, dene, ne prejde, ne klery, dene, na nim się, pokoń przez dom się za winę wszystkich nas. Rekluru, lukulu, ne prejde, ne klery, prejde, ne klery, wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Rekluru, luru, luru, klery, prejde, ne klery, każdy z nas na własną drogę przed, lecz on został dotknięty karą za winę wszystkich nas. Wszyscy jak owce, każdy z nas na własną drogę szedł, lecz on został dotknięty karą. Wszyscy jak owce, wszyscy jak owce zmądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę szedł, lecz on został dotknięty karą. Za winę wszystkich nas Jezus podniósł. Jezus podniósł za nas śmierć. Jezus podniósł za nas śmierć. Śmierć się nie dotyczy. Jezus podniósł za nas śmierć. Jezus podniósł za nas śmierć. Ona nie ma władzy nad tobą. Jezus podniósł za nas śmierć. Żaden jej symptom. Jezus podniósł za nas śmierć. Symptom. Za nas śmierć, Jezus podniósł za nas śmierć. 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 Przeżywać, Jezus, że poniosłeś za mnie śmierć. Jezus podniósł za nas śmierć. Chcę to przeżywać w duszy i ciele. Jestem wolny od śmierci. Jezus podniósł za nas śmierć. Jezus podniósł za nas śmierć. O, Jezus podniósł.
poniósł za nas śmierć. Jezus poniósł za nas śmierć. O, o, o. Amen. Nasza piosenka tylko, czy w to wierzycie? To czego się boisz? Czego się boisz teraz? Powiedz, czego się boisz? Poniósł za ciebie śmierć. Nie wychodź tu więcej, żeby kładli na ciebie ręce. Stań w wyłomie. Nie mam nic więcej, w nic więcej nie wierzę. W dupie mam lęk. W dupie go mam. Bo Jezus poniósł za mnie śmierć. Jezus umarł, abym ja żył i będę żyć. I tak postanawiam. Przeklinam każdą myśl o śmierci. Amen. Każde rozważanie tak. porażki. Każde spodziewanie się porażki. Amen. Usuwam to ze swojej głowy. Dlaczego? Bo Jezus poniósł za mnie śmierć. Amen. Poniósł. Wierzę w to. Nie widzę tego. Nie czuję tego. Nie dotykam tego. Ale utożsamiam się z tym. Amen. To jest część mnie. To jestem ja. Jezus, który umarł, to jestem ja. Jezus, który zmartwychwstał, to jestem ja. Amen. W każdym temacie, w każdej myśli, to ja. Zmartwychwstały Jezus. Alleluja. To część mnie. Amen. Alleluja. Musisz tak wierzyć, a jak wierzysz, tak wyznajesz. Niech twój krzyk będzie słyszalny w każdej części rzeczywistości duchowej. Nie hamuj się, bądź głosem do swojego życia. Halleluja! Zarządzaj. Zdano nad nim się, pokorze znosi to. Zarządzaj. Za winę wszystkich nas. Twoim domem. Śmierć. Wszyscy jak owce zbądźmy. Twoim podwórkiem. Każdy z nas na własną drogę szedł. Przepędź wszystkie liczki. Jest on został dotknięty karą. Za winę wszystkich nas. Wszyscy jak owce zbądźmy. Każdy z nas na własną drogę szedł. Lecz on został dotknięty karą za winę wszystkich nas. Hej, hej, hej! Jezus poniósł za nas śmierć. Jezus poniósł za nas śmierć. Jezus poniósł za nas śmierć. Do siebie. Proklamuj, powiedz: Jezus poniósł za mnie śmierć. Poniósł za mnie śmierć. Za mój dom. Jezus poniósł za nas śmierć. Jezus poniósł śmierć za moje ciało. Poniósł śmierć za moją duszę. Poniósł śmierć. Proklamujemy światłość. Ona wypiera wszelką ciemność. Przeklinamy wszelką ciemność nad ludzkimi duszami. Wszelka ciemność odchodzi. Światłość nie może być przemożona przez ciemność. Według słowa. Zobacz w duchu, jaka światłość z ciebie bije. Jezus poniósł za nas śmierć. A ciemność się rozprasza. Jezus poniósł.
żyjesz. Jezus podróż za nas. Jesteś światłem. Hepa, koro, lo, 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 sika, nie ma. Jezus podróż za nas śmierć. Jezus podróż za nas śmierć. Jezus podróż. Żeby rozpraszać wszelką ciemność. Ha, kolore, lere, masika, tene, lare, nasika, tene, senas. Ojcze, my ogłaszamy, że wiara nie jest dla nas opcją, ale jedyną drogą. Alleluja. Wiara jest dla nas jedyną drogą, a nie opcją. Shakatala rabasatu lororobase. Urabashekelere rabasatu lororoboso. Kochani, to jest naprawdę bardzo potężny temat. Kiedy my wchodzimy w miejsce naprawdę odpowiedzialności, kiedy wiemy, że jesteśmy odpowiedzialni za to, czy słowo, które wzięliśmy, będzie w nas pracowało. Jeśli wziąłeś swój przełom, to uwierz mi na słowo. Nikt za ciebie nie zrobi dalszej roboty. Nikt za ciebie nie postawi nogi na kolejny stopień. Religia jest potężna, a bycie obsługiwanym i mienie w sobie tego pragnienia bycia obsługiwanym jest też potężne. Ja wczoraj śmiałam się z moich sąsiadów. Żyją jak żyją, są małżeństwem od wielu lat, obydwoje spożywają alkohol, ale przedziwną sytuacją było to, że teraz są rekolekcje i kobitka poszła w ogóle do kościoła. Wcześniej, kilka godzin temu, kłócili się prawie, że tam ciągnęli się w ogóle za włosy. Ja coś tam robię na korytarzu, ona wraca w ogóle z kościoła, otwiera on jej drzwi, a przedtem się prawie tłuką. I ona, taka uświęcona z kościoła, wchodzi i mówi: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A on taki, wiecie, że tak powiem, elektryczny bocian mówi: na wieki wieków, amen. Wiecie, w ogóle, ja mówię: Boże, Artur się śmieje, jakie zgodne małżeństwo. Amen. Wiecie, śmieszne, religia w ogóle, religia ma wiele twarzy. Jest i śmieszna, i obrzydła, i wstrętna, ale religia też nie ma względu na osobę, ona chce trafić każdego człowieka, niezależnie od tego, w jakim miejscu jesteś. Masz to, w ogóle uwierz w to, że masz, w ogóle masz wiarę, że masz wiarę, że masz moc do tego, aby przełamać w ogóle każdą negatywną okoliczność, każdą, złe samopoczucie. W ogóle możesz brać autorytet nad swoim ciałem, możesz zarządzać własnymi emocjami, ale wiecie co, kiedy po piątej piosence przychodzi przełom, to wiesz co, po prostu uregulowały ci się emocje. Amen. Ale to nie ma nic wspólnego z wiarą. Bo my nie przychodzimy do kościoła, aby się wyregulować emocjonalnie. My przychodzimy do kościoła, aby dać, aby pokazać, że to, co głosimy, to, co mówimy, naprawdę ma moc. Amen. Że to jest wielkie, że słowo Boga, pomimo okoliczności paskudnych, ono jest wieczne, wierne, stałe, niezachwiane, niezmienne. Rozumiemy? Shakatala ramasatu romoso. Kiedy wchodzimy w miejsce odpowiedzialności, kiedy już wchodzę w to miejsce, że świat na mnie patrzy, że jestem na świeczniku, to nie stoję z założonymi rękoma, wiecie, tam z boku fajnie stać, ale tu na scenie, wiecie, to jest zupełnie co innego, ale nie musisz być tu na scenie, jesteś na scenie swojego życia. Amen. Jesteś na scenie swojego życia. Duchowa rzeczywistość obserwuje ciebie, twoi drodzy przyjaciele, twoja rodzina, ona cię obserwuje. Niech to będzie takie ciężkie dla was, niech ta odpowiedzialność i wzięcie tej odpowiedzialności niech ci ciąży. Świat duchowy cię obserwuje, on cię obserwuje. Shakatara masato loromoso, etara masato lorobasakataraba, elarabasakatara namase. Jeśli wziąłeś swój przełom, to wspomina słowo, które przyjąłeś od Boga. Wspomina to słowo i módl się teraz tym słowem. Powiedz: dźwignę bycie mężczyzną, dźwignę bycie głową, dźwignę macierzyństwo, dźwignę życie, dźwignę bycie żoną, dźwignę. Czemu? Bo to jest coś, co jest Boże, bo Bóg mieszka we mnie. Skoro świat to dźwiga, to ja tym bardziej to dźwignę, to ja tym bardziej to dźwignę. Będę odpowiedzią, będę świadectwem. Szato do rolorobasaka, larabasa to lorobasa, i larabasaka, larabasa to loroboso. Jak pragniesz, jak pragniesz, jak pragniesz. O rabasata, larabasa to loroboso. O rabasaka, talarabasa to loroboso. Zobacz, ile jesteś w stanie z siebie wycisnąć. Zobacz, ile jesteś w stanie z siebie wycisnąć. O larabasaka, larabasa to loroboso. Ora la rabasaka, larabasa to loroboso. O namasaka, larabasa to loroboso.
Budowaliśmy schody dla bojaźliwych. W zeszłym tygodniu budowaliśmy w modlitwie schody wiary dla bojaźliwych. Jeśli to byłeś ty tą osobą, przyjdź, weź odpowiedzialność. W ogóle przeciwstaw się temu, co cię od wielu miesięcy torpeduje. Przeciwstaw się temu. Diabeł obnażony to diabeł pokonany. Przyjdź, wywal mu zęby słowem Bożym, a zobaczysz, że to przerysowany gość, to przerysowany duch, który pasuje na braku odpowiedzialności ze strony Kościoła i na braku chęci bycia posłusznym. Przyjdź, przyjdź, pomódl się tak, jak chcesz się modlić w sercu swoim, ale po prostu jeszcze ciało gdzieś ci nie pozwala. Przyjdź, przyjdź i weź swój przełom. Jura basaka taralaraba, chodź na scenę, niech cię widzą. Ura larabasaka tarabasa. Przeklinam ciebie, diable, nie zgadzam się, nie zgadzam się na niskie poczucie własnej wartości. Wyrzekam się poczucia niskiej własnej wartości. Wyrzekam się wszelkiej cielesności. Nienawidzę tego, gdy czuję się zniechęcony do robienia tego, co powinienem robić. Ja wierzę z całego serca w Jezusa Chrystusa. Wierzę w ciebie, Ojcze. Wierzę w twoje dary we mnie. Nienawidzę diabła, rozniosę go. Nienawidzę diabelskiego działania w moim życiu, zniechęcenia, niskiego poczucia własnej wartości, odrzucenia, bycia niechcianym. Nienawidzę tego, przeciwstawiam się temu w imieniu Jezus. Nie będę uciekał od odpowiedzialności tego, kim jestem, ale stanę w miejscu autorytetu i tego, kim i jakim jestem. Amen. Módl się. Przeciwstawiam się diabłu, nie będę już nigdy podległy diabłu, nie będę słuchał myśli, którą on wkłada mi do mojego umysłu każdego dnia. Przeciwstawiam się tej ciemności, która była od dnia do wieczora w moim życiu. Nie będę temu posłuszny, światłość twoja będzie, Ojcze, mi przyświecać. Dziękuję za wiarę, za prawdę, za życie. Oddaję się tobie, Ojcze, dziękuję za to, że mogę dzisiaj stać w godności. Kto w środę wziął przełom? Kto w środę wziął przełom? Przyjdź i powiedz. Powiedz w miejscu, w którym jesteś. Powiedz o tym. Odwaga! Wyjdź teraz, jest ten czas! Odwaga! Opuściły mnie duchy śroce, czułam, jak mi po prostu zeszło wszystko z klatki piersiowej. Także jestem wolna. Coś ci powiem. Nawróciłeś się. Dzisiaj jesteś większy niż wtedy. Jezus moim Panem, wyrzekam się wszelkich złych wpływów, złych ludzi. Nie macie wpływu na mój dom, na moje otoczenie, na wszystko w moim życiu. Spadać, diable, zbita pało. Jezus poniósł za mnie śmierć. Wyganiam precz wszelkie złe osoby kręcące się wkoło domu, wkoło rodziny. Osobę, która zaczęła to wszystko, namieszała w życiu. Precz! Precz z mojego życia wszelkie złe wpływy. Jezus moim Panem. Jezu, pomóż mi. Jezus poniósł za mnie śmierć. Jezus poniósł za nas śmierć. Jezu, dziękuję Ci za zbawienie, dziękuję Ci, że zapłaciłeś za moje grzechy, za moje błędy. Dziękuję Ci, że wziąłeś wszelką grzywiznę. Dziękuję Ci, Jezus, że Ty wziąłeś wszystko, żebym miał zdrową duszę. Dziękuję Ci, Jezus, za uzdrowienie moich myśli. Dziękuję Ci, Jezus, a Ty, diable, ogłaszam, że jesteś pokonany. Zostałeś przegrany. Skończysz w piekle. Myślisz, że mi się nie uda. Tobie się nie udało. Ty jesteś nieudacznikiem. Zginiesz w przeluściach piekielnych. Diable, jesteś pod moimi stopami. Jesteś pokonany. Żadna myśl diabelska nie może przemóc. Dziękuję Ci, Jezus, za uzdrowienie. Dziękuję Ci, Jezus, za odwagę. Mam ducha odwagi. Mam ducha odwagi, a nie ducha lęku. Dziękuję Ci, Jezus, za odwagę. Dziękuję Ci, Jezus, za Kościół. Dziękuję Ci, Jezus, za prawidłowe nauczania. Dziękuję Ci, Jezus, za zbawienie. Dziękuję Ci za tych ludzi, których mam. Dziękuję Ci, Jezus, za życie. Amen. Sądę zamieniłeś wino, ślepi przy tobie znów widzą, któż jest jak ty. Jezu mój, tylko ty. Blaskiem rozświetlasz ciemności. Hej!
wszechmogący nasz Bóg. Nasz Bóg wodę, wodę zamienił we świno. Ślepi przy tobie znów widzą, któż jest jak ty. Tylko ty, Jezus. Blaskiem rozświetlasz ciemności. Człowiek powstaje z marności. Któż jest jak ty? Tylko ty. I razem. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny. Boże, nikt inny nie równa się. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący nasz Bóg. Ruszaj! Nasz Bóg. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny. Boże, ruszaj to! Nie równa. Do góry! Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący nasz Bóg. Halleluja! Jeśli nasz Bóg jest przy nas, to nic nas nie zatrzyma. Jeśli nasz Bóg jest z nami, ktoś jest przeciwko. Jeśli nasz Bóg jest przy nas, to nic nas nie zatrzyma. Jeśli nasz Bóg jest z nami. Halleluja! Jeśli nasz Bóg jest przy nas, to nic nas nie zatrzyma. Jeśli nasz Bóg jest z nami, już jest przeciwko. Jeśli nasz Bóg jest przy nas, to nic nas nie zatrzyma. Jeśli nasz Bóg jest z nami, już jest przeciwko nam. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny. Boże, nigdy. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący nasz Bóg. Nasz Bóg. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny. Boże, nikt inny. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący. Hello, Parisza. Wodę zamieni we świno. Dobry Sidenera. Ślepi przy tobie znów widzą. Któż jest jak ty? Tylko ty. Blaskiem rozświetlasz ciemności. Człowiek powstaje z marności. Któż jest jak ty? Tylko ty. A góry na praj. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny. Boże, nigdy się z tobą. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący. Nasz Bóg. Nasz Bóg. Nasz Bóg jest wielki. Nasz Bóg jest silny. Boże, nikt inny nie równa. Nasz Bóg uzdrawia. Wydobądź to, to jeszcze to. Nasz Bóg jest wielki. Jest głębiej. Nasz Bóg jest silny. Boże, nikt inny nie równa się z tobą. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący. Halleluja! Nasz Bóg jest wielki. Zobacz armię izraelską. Nasz Bóg jest silny. Otaczającą Jerychą. Nie równa. Zobacz w duchu, jak oni śpiewali. Jest wszechmogący. Spójrz na to! Halleluja! Nasz Bóg jest wielki. Oni wiedzieli, że mury runą. Rapa koto kojo koto kole na prajn. Kiedy wydali głos, wszystko się posypało. Bądź jak oni. Nasz Bóg jest wielki. Nasz Bóg jest nie skupiaj się na sobie. Podnieś głos nad twoim Jerychem. Jezu! Boże, nikt inny nie równa się z tobą. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący nasz Bóg. Jedyny Bóg. Nasz Bóg jest wielki. Nasz Bóg jest silny. Boże, nikt inny nie równa się z tobą. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący nasz Bóg. No ho, boro, no he. Silny. Boże, nikt inny nie równa się z tobą. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący. Yeah.
wielki. Nasz Bóg jest silny, Boże nikt inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg uzdrawia. Halleluja! Kuto poro loro pesilawa. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny, Boże nikt inny. Prego! Nasz Bóg uzdrawia. Zatrzymało. Ola Padre le rechare na la praje. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny. Boże, nikt inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg uzdrawia. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny. Alleluja. Boże, nikt inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg uzdrawia. Jest wszechmogący nasz Bóg. Akolo traj! Nasz Bóg jest wielki. Nasz Bóg jest silny. Boże, nikt inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg uzdrawia. Jest wszechmogący. Nie rozgrywaj się nad sobą. Nasz Bóg jest wielki. Wykorzystaj czas. Nasz Bóg jest silny. Boże, nikt inny zbliża się. Czas Wielkiej Nocy. Zdrawia, jest wszechmogący nasz. Powiedz diabeł dziwko, Pascha blisko. Krzyknij mu prosto w twarz. Nasz Bóg jest silny. Halleluja. Boże, nikt inny. Sako to kojo rolo reda. Remata bakati relerepe. Halleluja. Jedyny święty Bóg. Kilka lat temu byliśmy zagadką na usłudze pewnego proroka. I prorok ten powiedział wtedy: idzie czas, to było lata temu, że w 2 tygodnie ludzie Boży będą osiągali to, co wcześniej w 2 lata. I modliłem się w tym tygodniu, ja we wtorek, kilkanaście minut. I Bóg do mnie powiedział: zobacz, kiedyś 2 tygodnie, 3 tygodnie, miesiąc modliłbyś się, żeby osiągnąć ten stan, który teraz osiągnąłeś w kwadrans. Jesteś większy. Rozumiesz, o czym mówię? Nie daj się oszukać diabłu. On oszukuje dziś świętych i mówi: kiedyś byłeś w lepszym miejscu. Ale to jest bzdura. Jesteś większy niż kiedykolwiek i wykorzystaj to. Oto Twój duch do Ciebie mówi. Twój duch, skup się na tym i z tego miejsca uwielbiaj Boga. Z tego miejsca. Z tego miejsca.
co tam w środku jest. Co tam w środku jest? Zabrałeś mnie, mój Jezus, właśnie tam, gdzie już nie sięga żaden ból. I pokazałeś, jak zadawać kłam temu, co upadł mu. Powozem z ognia, tak jak Eliasz nam, przyszło z wiecznością miesza się. Bez lęku słowo i rzeczywistość tkam, tak jak ty uczysz mnie. Gdy wszyscy wielcy już przestaną grać, nastąpi czas pogody dla bogaczy. My ludzie Boga nie będziemy spać, żyje w nas wielki Król. Oczyma wiary oglądamy dni, kiedy za wierność prawdzie Bóg zapłaci. Kopniakiem rozbijamy piekła drzwi, żyje w nas wielki Król. Już nie oglądam palę okładki zdartych płyt i nie wspominam mnóstwa dawnych lat. Przeszłość to tylko mit. Tylko mit. Z tego co weźmiesz, to już twoja rzecz. Czy się zatrzymać z piskiem kół i zamkniesz pokój numer 666, aby wszedł Święty Duch. Święty Duch! Gdy wszyscy wielcy już przestaną grać, nastąpi czas pogody dla bogaczy. My ludzie Boga nie będziemy spać, żyje w nas wielki Król. Oczyma wiary oglądamy dni, kiedy za wierność prawdzie Bóg zapłaci. Kopniakiem rozbijamy piekła drzwi, żyje w nas, gdy wszyscy wielcy, wielki, gdy wszyscy wielcy już przestaną grać. Nastąpi czas pogody dla bogaczy. My ludzie Boga nie będziemy spać, żyje w nas wielki Król. Oczyma wiary oglądamy dni, kiedy za wierność prawdzie Bóg zapłaci. Alleluja! Kopniakiem rozbijamy piekła drzwi, żyje w nas, gdy wszyscy wielcy już przestaną grać. Nastąpi czas pogody dla bogaczy. My ludzie Boga nie będziemy spać, żyje w nas wielki Król. Oczyma wiary oglądamy dni, kiedy za wierność prawdzie Bóg zapłaci. Kopniakiem wiąz bijamy piekła drzwi, żyje w nas. O, gdy wszyscy wielcy, gdy wszyscy wielcy już przestaną grać, nastąpi czas pogody dla bogaczy. My ludzie Boga nie będziemy spać, żyje w nas wielki Król. Oczyma wiary oglądamy dni, yeah! Kiedy za wierność prawdzie Bóg zapłaci. Kopniakiem rozbijamy piekła drzwi, żyje w nas wielki Król. Wielki Król. Gdy wszyscy wielcy już przestaną grać, a przyjdzie taki czas, nastąpi czas pogody dla bogaczy. My ludzie Boga nie będziemy spać, żyje w nas wielki Król. Tak się oczyma, oczyma wiary oglądamy dni, kiedy za wierność prawdę Bóg zapłaci. Kopniakiem rozbijamy piekła drzwi, żyje w nas wielki Król. Gdy wszyscy wielcy już przestali grać, nastąpi czas pogody dla bogaczy. My ludzie Boga nie będziemy spać, żyje w nas wielki Król. Oczyma wiary oglądamy dni, kiedy za wierność prawdzie Bóg zapłaci. Kopniakiem rozbijamy piekła drzwi, żyje w nas wielki Król. Gdy wszyscy wielcy już przestaną grać, nastąpi czas pogody dla bogaczy. My ludzie Boga nie będziemy spać, żyje w nas wielki Król.
oczyma wiary oglądamy dni, kiedy za wierność prawdzie Bóg zapłaci. Kopniakiem rozbijamy piekła drzwi, żyje w nas. O, gdy wszyscy wielcy już przestaną grać, nastąpi czas pogody dla bogaczy. My ludzie Boga nie będziemy spać, żyje w nas. Wielki Król, oczyma wiary oglądamy dni, oczyma wiary, kiedy za wierność prawdzie Bóg zapłaci. Kopniakiem rozbijamy piekła drzwi, żyje w nas. Wielki Król, gdy wszyscy wielcy już przestaną grać, nastąpi czas pogody dla bogaczy. My ludzie Boga nie będziemy spać, żyje w nas. Wielki Król, oczyma wiary oglądamy dni, kiedy za wierność prawdzie Bóg zapłaci. Żyje w nas Wielki Król, gdy wszyscy wielcy już przestaną grać, nastąpi czas pogody dla bogaczy. My ludzie Boga nie będziemy spać, żyje w nas Wielki Król, oczyma wiary oglądamy dni, kiedy za wierność prawdzie Bóg zapłaci. Kopniakiem rozbijamy piekła drzwi, żyje w nas Wielki Król. Kochani, chciałabym, żebyśmy zrobili taki gest proroczy. Uważam, że jest ważny. Przynieś na scenę, potraktuj to jako ołtarz. Przynieś na scenę wszystko to, co się stało dzisiaj bałwanem. Posłuchajcie, kiedy pomodliliście się kiedyś o dzieci, to uwierzcie w to, że te dzieci absolutnie nie stały się żadną zawalidrogą, aby szerzyć Królestwo Boże. Amen. Jeśli twoje dziecko dzisiaj, które urodziłeś, które jest darem od Pana, stało się zawalidrogą, to najprawdopodobniej jest to z takiego tytułu, że ustanowiłeś je za wysoko. Nie na tym miejscu to trzeba. Nie bój się, w ogóle w Bożej obecności nic nikomu się nie może stać. Przynieście swoje bałwany. Dzisiaj rano przeczytaliśmy taki tekst, że Mojżesz połamał tablice, ale wielu ludzi poukładało je na nowo. I tak jest w ogóle z rzeczami. Przychodzimy do Boga, coś bierzemy od Niego, rozumiecie? I układamy je nie tak jak należy. Nie tak jak należy. My nie mamy nie wiadomo jakich opresji. My tutaj nie mamy w ogóle, wiecie, my się nie zmagamy w naszym kraju, tak, nie wiadomo z jakimi przeciwnościami. To są te rzeczy, które nas w ogóle blokują. Dzieci, praca, żona, mąż, matka, wujek, teściowa. Wiecie, o co chodzi? To są te rzeczy. Hobby, przynieś to na ołtarz. Przynieś to na ołtarz. Zrób proroczy gest. Przynieś to na ołtarz. Ustanów odpowiednią hierarchię w priorytetach, a wtedy żadne złe duchy nie będą miały do ciebie dostępu. Halleluja! Szakata, brawo! Raba, rala, brawo! Raba, soto, ry. Jeżeli nie masz czegoś wymiernego, to zrób proroczy gest i połóż swoje ręce tu. Może to są twoje ambicje, może to są dziwactwa inne, może to jest dziwny cel, który sobie ustanowiłeś. Zrzuć to! Powiedz, wyrzekam się tego bałwana! Wyrzekam się bałwana! Wyrzekam się bałwana! Może to jest wygoda, może to komfort! Nie wiem, co to jest! Czuć to! On jest Bogiem! On złamał moc diabła! Szapoko to kojorolorolerere manabaj! Wielu ludzi myśli, Bożych ludzi, że biegną za swoim pragnieniem. Ale spójrz, co to jest za pragnienie! Czy jest dwóch lub trzech świadków duchowych, którzy potwierdzają prawość tego pragnienia, bo jeśli nie, to jest bałwan. Bałwan. Wiele tych bałwanów było w moim życiu. Halleluja. Bóg zna ciebie. Bóg widzi twoją wiarę. A moc Świętego Ducha spływa na każdego z was, którego serce jest otwarte teraz.
przez imię Jezus, ja musiałem oddać swoje dzieci, swoje małżeństwo, odwrócić je twarzą do ściany i powiedzieć: sam jestem, tylko ty i ja. Przez całe życie makatoro loro lere paketere lere mas. Halleluja! Szepetela paseka nie ma on szetepa. Halleluja! Holy pradelera lare menenai, le pray the Lord. Uwielbiamy Ciebie! Wszyscy wielcy już przestaną grać. Jezus! Nastąpi czas pogody dla bogaczy. Holy Spirit, the Lord. Halleluja. Halleluja. Wielki Król. Oczyma wiary oglądamy dni. Swoboda dla ludzi Bożych. Swoboda dla ludzi Bożych. Kopniakiem wiary rozwija. Swoboda dla ludzi Bożych. Swoboda. Wielki Król. Swoboda. Gdy wszyscy wielcy już przestaną grać. Nastąpi czas Halleluja. Halleluja. Boga nie będziemy spać. Ha kolorę praj de Lord. Wielki Król otrzyma, otrzyma wiary i oglądamy dni. Kiedy za wierność prawdziwą Halleluja. Zapłaci, kopniakiem rozbijamy. By piekła drzwi żyje w nas. Wielki Król. Gdy wszyscy wielcy już przestaną grać. Halleluja. Nastąpi czas pogody dla bogaczy. Wywyższamy Cię. My ludzie Boga nie będziemy spać. Żyje w nas Wielki Król. Otrzyma wiary i oglądamy dni. Kiedy za wierność prawdzie Bóg zapłaci. Kopniakiem rozbijamy piekła drzwi. Żyje w nas Wielki Król. Gdy wszyscy wielcy już przestaną grać. Wywyższamy Ciebie. Nastąpi czas pogody dla bogaczy. My ludzie Boga nie będziemy spać. Żyje w nas Wielki Król. Otrzyma, otrzyma wiary. Oglądamy dni. Święty Kiedy Duchu, za wierność prawdzie Bóg Ty, który zapłaci. Wypełniasz nas. Kopniakiem rozbijamy piekła drzwi. Żyje w Ty, nas który stabilizujesz nas. Wielki Król. Gdy wszyscy wielcy już przestaną grać. Uwielbiamy Cię. Nastąpi czas pogody Ty, który uwalniasz nas. My ludzie Boga nie będziemy spać. Żyje w nas Wielki Król. Otrzyma wiary i oglądamy dni. Halleluja. Kiedy za wierność prawdzie Bóg zapłaci. Halleluja. Kopniakiem rozbijamy. Halleluja. Żyje w nas. Czasami to jest coś, co bardzo kochasz. Nigdy Bóg nie odbierze ci tego, co kochasz, ale pokaże ci, jak kochałeś. Jak kochałeś. Rozumiesz? Czym kochałeś? Czym? Kiedyś w jednym kościele zbierano pieniądze. Zebrali je, postawili z boku. I przyszła taka mała dziewczynka i wlazła w te pieniądze. Zaczęli ją tam zabierać. Ale pastor zaskoczył i zapytał, dlaczego tutaj weszłaś? A ona mówi, że ona nie ma nic innego, żeby dać. Powiedział to Bóg do tych ludzi w tym kościele. Przez małe dziecko. Rozumiesz? Siebie dała. Dała siebie. Halleluja. Czci Boga swoją wolnością. Puścił tron, na ziemię zszedł, swą chwałę skrył, swe życie dał, aby mógł żyć. W ogrodzie stoczył krwawy bój, na siebie wziął strach, gorycz, ból, aby mógł żyć. Spójrz oto ran, krwawy ślad,
tak cierpiał Pan, Stwórca gwiazd, ofiarą był. Jezus. Więc uczmy się służyć tak, by w życiu tron Jahwe dać i sługą być. Sługą. Opuścił tron. Opuścił tron, na ziemię zszedł. Swą chwałę skrył, swe życie dał, abym mógł żyć. W ogrodzie stoczył krwawy bój, na siebie wziął strach, gorycz, ból, abym mógł żyć. Spójrz, oto ran, krwawy ślad, cierpiał Pan, Stwórca gwiazd, ofiarą był. Więc uczmy się służyć tak, by w życiu tron Jahwe dać i sługą być. To Pan nasz Bóg. To Pan. W ofierze składać mu, Bogu dzień czci, Bogu dzień czci, jest sługa król, jest sługa król. Mógł żyć. Spójrz,
co to ran, krwawy ślad, tak cierpiał Pan, Stwórca gwiazd. Wierzę, Jezus. Ofiarą był. Wierzę. Więc uczmy się służyć tak, by w życiu tron Jahwe dać i sługą być. Opuścił tron, na ziemię zszedł, swą chwałę skrył, swe życie dał, aby mógł żyć. W ogrodzie stoczył krwawy bój, na siebie wziął strach, gorycz, ból, aby mógł żyć. Spójrz oto ran, krwawy ślad, tak cierpiał Pan, Stwórca gwiazd, ofiarą był. Więc uczmy się służyć tak, by w życiu tron Jahwe dać i sługą być. To Pan nasz Bóg, to Pan nasz Bóg, to sługa król. Szadere, salero, szamahe, o la rabasa, kalara mama mama se telerere besa, o la rabasa, koloro basa, telara rabasa, o rabasa, kalara rabasa, telerere besa, o roboso kelere da, o nama koloro basa, telara namase, o nama kalare nemesa, telerere besi, o loroboso kelere rabasa, telere nemese, o rabasa, koloro basa. Twój Bóg to jest ten, co daje chcenie i wykonanie. On to jest ten, który daje chcenie i wykonanie. O ramasa kelere nebese. Ojcze, my powołujemy chcenie. My powołujemy chcenie do bytu. My powołujemy chcenie. O rabasa koloroboso. I namakata lara namasan telere. Teraz w Izraelu i opowiadała mi o tej Sarze, która tak bardzo dziękowała za naukę, tak bardzo była wdzięczna w ogóle za to, co Basia w ogóle jej przywiozła. Takie coś mi chodzi w ogóle po sercu, że przychodzi takie miejsce w życiu człowieka, że przestaje nam zależeć. Wiesz, jak jest. A kiedy przestaje nam zależeć, to nawet sam Bóg nie jest w stanie popchnąć pewnych rzeczy dalej. Przypomnij sobie taki czas, kiedy po raz pierwszy zetknąłeś się z nauką apostolską. Przypomnij sobie czas zapisanych zeszytów. Przypomnij sobie czas, kiedy tak bardzo zależało Ci usłyszeć słowo od Boga. Kiedy byłeś natarczywy, zależało Ci, miałeś gorące serce, nie odpuściłeś głoszącemu i mówiłeś: powtórz jeszcze raz, jakiego słowa tam użyłeś, co powiedziałeś, to było dla Ciebie ważne, to było mocne, to było dla Ciebie ważne. Rozumiecie? Pożyczałeś długopis, bo nie miałeś długopisu, nie miałeś czym zapisać. A dzisiaj wiele serc jest w miejscu takim, że nie wiem, czy mi zależy. Nie wiem. Bardzo mnie dotykało to, kiedy Basia mówiła, że Sara, ona miała właśnie to łaknienie w sobie. Ona miała to pragnienie w sobie. Nie odpuszczę Ci! Nie odpuszczę Ci! Będziesz ze mną siedziała. Chcę wziąć od Ciebie wszystko, co masz. Chcę wziąć od Ciebie wszystko, co masz. To jest szacunek.
Amen. To jest szacunek do Bożego Słowa. Amen. To jest szacunek do Bożego Pomazańca. To jest szacunek do tego, który jest w ogóle naznaczony ogniem Bożym. Ona chce, bo ona tego nie ma i ona wie, że ona potrzebuje tego od niej. A spójrz w swoje serce. Sam po prostu, wiesz. Sam. Czy ci zależy? Czy chcesz pociągnąć przełom? Czy zależy ci, aby otrzymać słowo i za nim biec? Czy zależy ci tylko i wyłącznie na tym, żeby być w miejscu wyregulowania własnych emocji? Ale do tego jest niepotrzebny Kościół. Do tego jest niepotrzebny Jezus. Możesz się regulować zupełnie inaczej. Wiem, że to jest nieprzyjemne, ale nie pójdziemy dalej. Czy ci zależy? Ja przypominam sobie takie miejsce, jak... Już nie pamiętam, czy byłam wierząca. Byłam wierząca. Prowadziliśmy pierwszy kościół. Sara była maleńka i Artur się zatrzasnął w ubikacji. Mieliśmy jeszcze mieszkanie przed remontem. Mieliśmy stare drzwi. Pamiętacie, jak kiedyś takie drzwi były z takim okienkiem wysoko obramowane. Były takim jakąś taką obramówką i przypięte jeszcze gwoździkami. Zatrzasnął się w ogóle w tym kibelku. Nie pamiętam, czy klamka się urwała. Ja leżę w ogóle w łóżku. Sarcia wtedy maleńka była. Po prostu postanowiłam, że nie jadę. I byłam w ogóle ciekawa, czy Artur wyjdzie z tej w ogóle ubikacji. Wiecie, on po prostu, siedząc w tym kiblu, wydłubał to okno. On wydłubał to okienko. Stanął na desie, wydłubał to okienko i do mnie mówi: przynieś mi, babo, krzesło. Przynieś mi krzesło. I z drugiej strony postawiłam mu krzesło. Jest duży, okienko jest małe. Co robi? Stoi na sedesie i wychodzi przez to maleńkie okienko. Czemu? Bo mu zależy. I to, czy my będziemy pielęgnować w swoim sercu to uczucie, że mi zależy. Rozumiecie? Na początku mamy doświadczenie pewnych pozytywnych emocji, ale potem z biegiem lat musimy wziąć odpowiedzialność za tym, że będziemy się regulowali w sposób właściwy, że ja postanawiam, że będzie mi zależało. Czy ci zależy? Czy zależy ci? Jakie masz dzisiaj podejście? Jaki masz dzisiaj stosunek? Przede wszystkim sam do siebie, jako do świątyni Ducha Świętego. Czy ci zależy? Bo tu się mogą rozlewać hektolitry namaszczenia. Mogą się rozlewać hektolitry Bożej oliwy. Bóg może nas namaszczać. Bóg może nam dawać drogę, światło, pokrzepienie, kierunek. Ale jeśli nie będzie w nas tego, że nam zależy, determinacji i tego pragnienia, nie ruszymy. Sami zacisnęliśmy wsteczny. Człowiek sam zaciska wsteczny. Czy ci zależy? Czy jeszcze chcesz? Nieważne, jakie są okoliczności, nieważne, jaka jest koniunkcja na rynku, nieważne, w jakim wieku jesteś, to jest nieistotne, czy chcesz, bo kto pragnie, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Amen. Kto pragnie, a nie kto jest zniechęcony i wtedy przyjdzie do Boga, a Bóg znowu, tutaj masz, nie. To jest wszystko proste, nasza decyzja, czy mi zależy, czy jesteś dzisiaj przygotowany z kajetem, żeby w ogóle zapisywać Słowo Boże. Ono jest dla mnie ważne, bo kiedy wczoraj się modliłem, to dzisiaj wiem, że dostanę odpowiedź od Boga, czy jestem na to nakierowany, czy już po prostu tak se chodzę z tym Bogiem, pójdę do kościoła, zobaczę, co mi tam dadzą. To nastawienie, to jest z piekła rodem nastawienie, ono nas niszczy. Czy ci zależy? Sam sobie na to pytanie każdy człowiek musi odpowiedzieć, ponieważ w tym jest moc. W tobie jest w ogóle silnik, bo potężny. Jesteś jak Ferrari w duchu. Ale pytanie, czy ci zależy i czy jesteś w ogóle świadomy tego, że moc samego Boga zamieszkała w tobie. Szako tolu robasa. Podnieście ręce, módlmy się. O la ramasaka, la rarabasa, tolu robosoko, lo robasa. Ojcze, my w imieniu Jezusa Chrystusa przeklinamy wszelkiego rodzaju letniość. My przeklinamy bycie letnim. Ojcze, my teraz ustanawiamy, że nam zależy. Ojcze, my ogłaszamy, że nam zależy. To jest nasza decyzja. Ojcze, my decydujemy, aby być gorącymi w Twoim
królestwie. Ojcze, my się decydujemy na to. Ojcze, szata kata larabasa to robosoko lorobasa. E larabasaka laramasante lerebese. O rebeszaka larabasa to loroboso. Ojcze, my podnosimy odpowiedzialność na bardzo wysoki poziom. Na bardzo wysoki poziom. Szakata larabasa koloroboso. Przeklinamy letniość. Odchodzi letniość. Odchodzi letniość. Zastępujemy to, Ojcze, dbałością i bycie gorącym. O ramasake lerebasaka laramasa. O rebeszeke lerebese. Kiedy będzie ci zależało, z każdej sytuacji Bóg ci da wyjście. Kiedy będzie ci zależało, zawsze będziesz miał sposobność. Kiedy będzie ci zależało, twoja perspektywa wiary będzie zupełnie inna. O karala rabasato loroboso. Ojcze, ja modlę się o oświecenie serc. Ja modlę się, Ojcze, o oświecenie serc. O oświecenie serc. To, co było tylko intelektualne, Ojcze, niech stanie się teraz, Ojcze, wartością, wartością, wartością serca. Szako dolore. O ramasake lerenemese. E ramasaka lerenemese. Lerenemeseke lerenemese. Ono moloro. Przeklinamy wszelkiego rodzaju oziębłość. Oziębłość i stagnację. Oziębłość i stagnacja odchodzi. O la rama saka tarama. O te rebe shekela. O le rebe sako lo robo soto lo robo se. E te le rebe shate le rebe se. O rama sako lo robo. O Boże mój. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie, dziękujemy Ci za ducha zwycięstwa. Dziękujemy Ci za ducha zwycięstwa. O ramasa koloro robasa katala ramase. E katara masa telerebesze. O szalere. Si toloro robosa koloro robasa. Enem kalara namasante lerenemesha koloro nomosa. Enem kalara namasate lerenemese gederenemese. Ojcze, ja dziękuję Ci, że w miejsce stagnacji i oziębłości przychodzi niezłomność. Ojcze, dziękuję Tobie, że przychodzi niezłomność, że przychodzi nadnaturalna siła. Alleluja. Że ludzie panują nad okolicznościami. O namaseke terenemesze, że ludzie są świadomi. Świadomi tego, Alleluja, kim są. Świadomi duchowej rzeczywistości. Ojcze, ja dziękuję Ci za to. I ja staję, Ojcze, teraz w wyłomie i w wierze z każdą osobą. Ojcze, i dziękuję Tobie za ducha niezłomności. Ojcze, ja dziękuję Tobie za ducha niezłomności. O rabasa koloromaseke terenemese. Odchodzi rozczulanie się nad sobą. Odchodzi, Ojcze, wszelkiego rodzaju przewrażliwienie na punkcie własnej osoby. O rabasa katalamase. O remesha kalaramasa. O nomokotoronomasa. Ojcze, dziękujemy Tobie, że powstają synowie i córki. Alleluja. W pełni okazałości, w królewskim stylu. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że powstają, Ojcze, synowie i córki w pełni okazałości, w królewskim stylu. Ojcze, w szatach złotych, Ojcze. Szato toro masaka la ramase. Ine makala rana maszante le renemeszege de renemese. Dostaliście coś od Boga. Musisz bardzo wysoko postawić to, co dostałeś od Boga. Amen. To narzędzie, ten dar, cokolwiek to jest. Może masz nadnaturalną mądrość, a może jesteś po prostu gościnny. A może po prostu jesteś gościnny i goszcząc ludzi w domu będziesz w ogóle błogosławił tych ludzi. Amen. Każdy coś dostał. Musisz to bardzo wysoko postawić. Musisz to zacząć czcić. O namasaka tarana masande lerene meshako loro nomosu. O la rana masege lerene beshete lerene besato loro nomosu. O namakala rana masante lerene meshako loro nomosu. Ojcze, dziękujemy Ci za świadomość. Dziękujemy Ci, Ojcze, za świadomość. Świadomość. Świadomość, szututurorobasa, oświecenie serca, oświecenie serca, oświecenie serca, szatuturorobasa, kalararabasa, telerenebese, enemekele, renemeshandele, renemesa, koloronomoso, enemakala, radawashito, lorobose, kederebesa, ulorobosho, kolorobosa. Kiedyś Heidi Becker powiedziała takie bardzo ważne słowa. To jest właśnie to, że my sobą prezentujemy Boga. Miłość jakoś wygląda. Miłość jakoś wygląda. To, co my sobą pokazujemy, to, co prezentujemy, ma bardzo ogromne znaczenie. Ludzie bardziej przyglądają się na to, co pokazujemy i co prezentujemy, niż na to, co mówimy. W pierwszych latach mojego szukania w ogóle Boga,
dla mnie nie tak istotne było to, co Artur do mnie mówił, ale istotną rzeczą było dla mnie to, jak on żyje, jak postępuje. Miłość jakoś wygląda. Bóg wygląda tak, jak wyglądasz ty. Takiego Boga pokażesz, jak będziesz go prezentował. Szako to rodobosy. Holy Spirit, the Lord. Ero shela redene seke tene mare lare nene. Shula rabali. Ero lora nene seke tene era na Madrid de la Jose na mena. E galera la o shika te lare lare. Te olaria ne mene lare nene nene de sera lare padre. Ere lere lore nene seke tene nene lare nene de sina ma. E lora ballina nene seke tene nene se. Holy seke nene de padre li cadri di sin dell'ero lore cadena da sina. Holy Spirit, ne manasina, ne mo manasela rabani. Ero lare ne basseca te lare de uno bosono non apri. Treos ne 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 menelare le de chetenesse che ne nasce. Holy Spirit, ne ne ha canelare le chetene de ne de chetene desse. Ere lera, vonga desha, allahama. Eliha shepate ne ne destre. Treo loro lo manado dea, soko. Isso mai la hasha, isso mai shenena mahalinas. E noare lare de kendinire de hidden in the sinana. E funi pussy catelare lare de kendinire de hendris. Alleluia. E lo prize kendinire de hidden in the Jesus. Alleluia. Shamanire lare kendinire de Jesus. E troma sina de Jesus. E lo padre le che nell'ere de che nere dell'are de che nere delle desenena. E tornò cede na ha calare l'ere de che nere delle desena praise. Holy sin nell'ere de che nere delle decise senele. E lo parera secca te ne tene de sire l'are de che nere delle nares. Alleluia. Trelo ascina mane nena praise che nell'ere de che nere. Ed era se che loro loro hocanera la rete che ne ne desse. Halesa che ne desse che ne ne desse che ne ne che ne ne desse Jesus. Jedyny godzien czci, jedyny godzien chwały, sługa król. Halleluja. Jedyny godzien czci, jedyny godzien chwały, sługa król. Czy ktoś nie jest chrzczony w Duchu Świętym tutaj? Kto nie mówi innymi językami, przyjdź do mnie tutaj. Kto się nie modli w innych językach, zapraszam. Każda osoba. Kto się nie modli w innych językach, wstawajcie, aż Twój duch ustańcie w rzędzie. Halleluja. Wstawajcie, kto jeszcze? Wstawaj. Basia, proszę, podnieś się. Nina. Zejdź, Ewa, módl się o ludzi. Iza, módl się, Julitka, módl się o ludzi. Tylko języki, kto się z was nie modli innymi językami? Piotrek, módl się o kolejne osoby. Mateusz, módl się tutaj jeszcze. Chrzest w Duchu Świętym. Podejdź, módl się o Niego. Módl się o Niego. Aleluja. Anitka, módl się tutaj o Niego. Anita, też możesz się modlić, tak. Chrzest w Duchu Świętym. Jedyny godzien. To zanurzenie w Ducha Świętego. Jedyny godzien chwały. Pamiętaj, mówisz ty. To nie mówi Duch Święty. Musisz ty mówić. Mówić. Mów w innych językach. Wypowiadaj. Na początku to może być jedna fraza, jedna sylaba.
Nieważne, powtarzaj ją. Nie bój się. Nie bój się. O tak, tak to działa. Tak to działa. Ty mówisz. Czasem jak dziecko na początku. Złam swoje standardy cielesne. Halleluja, i trenuj to cały czas. Nie przestawaj, nie przestawaj. Przyspieszaj, jeśli zacząłeś wypowiadać nieznane ci słowa. Przyspieszaj teraz. Mów je szybciej. Niech to płynie. Niech płynie. Bądźcie jak dzieci. Jak dzieci. Bóg nie jest stary. Bóg nie powiedział, bierzcie przykładu ze starców. On powiedział, bierzcie przykład z dzieci, żeby się nie okazało, że Jahwe to dziecko, które idzie z Izraelem, które idzie z Kościołem. Mawa koto kojorolera prains. Szepatina matera lary leka denese. Halleluja. Do spodu. Do spodu. Halleluja, ja przeklinam demony wstydu. Ja przeklinam demony blokad w imieniu Jezusa. Halleluja. A ty, który modlisz się w innych językach, rozkręć to na cały regulator. Nie po to to dostałeś, żeby szeptać pod nosem. Dostałeś to po to, aby całe niebo, ziemia i podziemie słyszało, że święty Bóg jest w tobie. Halleluja! Halleluja! Wiara jest po to, żeby ją pokazywać innym. Wiara jest po to, żeby ją prezentować na rogach ulic, w firmach, w szkołach. Po to jest wiara. Halleluja! Halleluja! Apereko! Halleluja! Para la 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 fade! Wywyższamy Cię, Święty Duchu. Wywyższamy Cię, Święty Duchu. Duchu Ojca i Syna. Duchu Ojca i Syna. Ja zwalniam blokady emocjonalne. Ja zwalniam blokady intelektualne. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Tak, nie po polsku. Po polsku modlą się Polacy. Ty pochodzisz z nieba. Módl się tak, jak się modlą w niebie. Wiesz, jak się modlą w niebie? Tak wołają święci w niebie. Szyle terolo. Halleluja! Więcej, 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 więcej! Płyń! Wodo, płyń! Żywa wodą! Z ducha płyń! Płyń! Wodo, płyń! Płyń, hele glory brady laj, hele rebro, lodi rejla, hele ro, rego rajle laj, soli treno,
Repira lero clarine di giro lore da prono loro padre le da hey ori sera rende lì la prende lori trino loro ro te la prende le de sega lero ande ho la pira rasse cadre la prina e la hai e la prea adorai quindi e fodo quindi prosto stuca luci quindi quindi e fodo quindi Fadnia i dusze ich Płyń, wodo płyń Prosto z ducha wodo płyń Teraz, teraz, teraz Płyń, wodo płyń Będę słuchał Twojego słowa Będę modlił się Będę mówił Ewangelię A diabeł będzie leżał Będę tak jak Ty I będę, Panie mój, widział wszystko w duchu mym. Spójrz siebie. Nie potrzebujesz niczego ponad to, co masz. Alleluja. Tylko się poddaj. Alleluja. A potem idź i korzystaj z tego. Nie wstydź się. Pokazuj się takim, jakim jesteś. Są ludzie, którzy nie mają pojęcia, bladego pojęcia, jaki jest Święty Duch. Pokaż im to. Pokaż im to. Tam, gdzie jesteś, tam, gdzie żyjesz. Rozumiesz? Pokaż im to. Hallelujah. Uwielbiamy Ciebie, Święty Duchu. Możesz tworzyć rzeczywistość. Tworzyć rzeczywistość. Hakori reprises. Możesz tworzyć rzeczywistość. Tylko się nie bój i nie wstydź. Szany reprises, kiedy lerdy, kiedy lerdy, kiedy reprises. Uwielbiamy Cię. Ty nam dałeś siebie. Siebie. We wszystkich religiach świata wyznawcy tych różnych bóstw oni są z jednej strony a bóstwo jest z drugiej ale nie w chrześcijaństwie On Ci udzielił siebie powiedz Boże wierzę w to, że udzieliłeś mi siebie Udzieliłeś mi Twojego ducha. Udzieliłeś mi Twojego ducha. Uwielbiam Ciebie. Módl się o to, aby dary Ducha Świętego manifestowały się przez Ciebie. Języki są wstępem. Potem modlisz się w tych językach. Uczysz się tego i otwierasz się na kolejne dary Ducha Świętego. Chciej wszystkiego. Chciej, żeby działały przez Ciebie dary uzdrawiania. Żebyś prorokował. Żebyś widział przyszłość. Żebyś w nadnaturalny sposób widział to, co się dzieje teraz tutaj na ziemi i w innych ludziach. Aby Twoja wiara pojawiała się jako ponadnaturalne zjawisko uderzeniowe. Że gdy wszystko zawiedzie, to Twoje postępowanie będzie jak taran, a wszyscy się będą dziwić. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? Hallelujah. Módl się o nadnaturalną odwagę. Zadbaj o to, nadnaturalną odwagę. Diabeł Cię straszy. Ludzie Cię straszą. Módl się teraz. Ty się módl. Jesteś świątynią i kapłanem i królem. Święty jesteś. Duchu, jesteś święty.
nadnaturalności będzie działało przez Ciebie, im większa będzie systematyczność manifestowania tej ponadnaturalności, tym bardziej zwrócisz uwagę tłumów. Zwrócisz uwagę. Z Tobą wszystko mogę. Z jednej strony pokażesz się jako mędrzec, a z drugiej jako człowiek ponad wszystkim. Przez Jezusa ponad wszystkim, co naturalne. Ojcze, ja uwielbiam Cię, potrzebuję Cię. Grajcie to samo. Ufam w Twoje słowa. Ufam w Twoje słowa. Bardzo kocham Cię. Bardzo kocham Cię. W Tobie wszystko mogę. W Tobie wszystko mogę. Bardzo kocham Cię. O Jezus. Przed tronem Twoim stoję. Przez Jezusa krew. Ojcze, ja uwielbiam Cię. Potrzebuję Cię. Wszystko mogę. Wszystko w Tobie mogę. Wierzę w słowa Twe. Wierzę. Jezu. Uwielbiam Cię. Uwielbiam Cię. Boże mocy. Boże mocy. Majestatu. Majestatu. Ja uwielbiam. Ojcze, ja uwielbiam Cię, potrzebuję Cię. Jesteś moim Bogiem, ufam w słowa Twe. Z Tobą wszystko mogę. Bardzo kocham Cię, Boże mocy. Boże mocy. Thank you.
Potrzebuję Cię, potrzebuję Cię, potrzebuję Cię. Mam takie przekonanie, że sporo osób tak bardzo myśli o tych wielkich rzeczach, że przestaje zauważać te małe, że przestaje je widzieć i przestaje je doceniać. Chciałbym wam takie wyzwanie rzucić, abyśmy co tydzień zaczęli się dzielić świadectwami z codziennego życia. Bo to małe rzeczy składają się na te duże. To małe rzeczy. Życie wizją wielkiej rzeczy i niezauważanie życia, które jest dzisiaj, powoduje, że człowiek tak naprawdę potyka się. To jest ważne, proste rzeczy. Dam wam przykład. Ja po prostu mam wyczulony wzrok. Ja się cieszę w ogóle Bogiem w małych rzeczach. Wczoraj Julita postanowiła zrobić gofry. Moja córka poprosiła mnie, żebym poszedł po Nutellę. Wróciliśmy akurat ze spaceru, nie chciało mi się, ale poszedłem. Wchodzę do Biedronki, którą mamy blisko. Wszystko jest zastawione. Stoją dwa opakowania po Nutelli, puste.
Ja mówię, ja się nie zgadzam na to. Ja przyszedłem po Nutellę dla mojej córki. I nagle przeszywa mnie myśl. Spójrz w bok za keczupy. Za keczupami stała jedna puszka ukrytej Nutelli. Ktoś powie, mała rzecz, taki drobiazg, ale jakże ważny. Zaniosłem miłośnie Nutellę mojej córce, bo po Nutellę poszedłem. I to jest jeden z przykładów. Ale zauważajmy te rzeczy. Zauważajmy te rzeczy i dzielmy się tym. Budujmy naszą wiarę w Kościele. Też tymi mniejszymi rzeczami. Bóg to Bóg mocy. Doświadczamy Go. To nie są małe rzeczy. Dzielcie się w rozmowach też z tym między sobą. Dzielcie się. To jest ważne.